21 marca Sejm ma pochylić się nad pierwszym czytaniem ustawy o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Taką deklarację w sobotę złożył w Tychach marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Tak blisko realizacji ta idea nie była jeszcze nigdy. Paweł Jędrusik. Nad projektem ustawy posłowie pochylą się podczas plenarnego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. Zdaniem Jerzego Gorzelika z Ruchu Autonomii Śląska nie można tu już mówić o światełku w tunelu. Ja sądzę, że to nie tyle światełko w tunelu, ale naprawdę już jasne, silne światło. Oczywiście w obliczu takiej, a nie innej arytmetyki parlamentarnej tak naprawdę jedynym zagrożeniem jest potencjalne weto prezydenckie. Ja bym stawiał jednak na to, że do niego nie dojdzie. Podobnego zdania jest Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, która od początku każdej ze swoich kadencji mocno zabiegała o to, aby śląski był uznany za język regionalny. Projekt ustawy 25 stycznia złożyła grupa posłanek i posłów Koalicji Obywatelskiej. Liczę na to, że żaden klub nie zgłosi wniosku o odrzucenie tego projektu. Wiem jedno, większość na uchwalenie tego projektu w Sejmie, w Senacie mamy. To jednak dopiero początek drogi. Ustawa o języku śląskim musi przejść przez Sejm, Senat, później prezydenta. Dalszymi krokami ma być m.in. nauka śląskiego w szkołach. Nie stanie się to jednak na pewno wcześniej niż we wrześniu przyszłego roku. Ustawa przygotowana od dawna, chowana przez ostatnich wiele lat ze jakimś wstydem, czy agresją, czy nie wiem, czy przez poprzednią ekipę, a my się tym z dumą zajmiemy i zajmiemy się specjalnie na posiedzeniu plenarnym, bo tego chcieli od nas Ślązacy. Według danych około 600 tysięcy osób w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowało narodowość śląską.